Emil Nowakowski. Jeśli chodzi o drogi, odpowiadam tak. Przetargi są rozstrzygnięte, zarówno równanie, jak i naprawa dróg bitumicznych odbywa się cyklicznie z tą przerwą teraz, która nastąpiła z uwagi na te burzowe opady deszczu i będziemy to sukcesywnie realizować. W tej chwili jest to robione tam, gdzie, czy część już jest zrobionych, typu, że tak powiem, tam, gdzie można było wjechać. Natomiast pozostałe części będą sukcesywnie zgodnie z planem realizowane. I tutaj chciałbym rzeczywiście powiedzieć tak, że no na to potrzeba nam około 3-4 tygodni. To nie jest tak, że wszędzie się wjedzie za jednym zamachem. Pracuje kilka zestawów maszyn, w związku z tym no, nie wszystko da się zrobić od razu. Jeśli chodzi o zwierzynę leśną, wystąpimy do nadleśnictwa, chociaż to jest tam chyba koło łowieckie, które nie ma nic wspólnego z nadleśnictwem, ale oni jakby to nadzorują, niech spróbują nam tutaj na ten temat odpowiedzieć. Jeśli chodzi o spółkę wodną, poczekam na interwencję pana radnego, żeby nie było to robione, to wtedy dopiero wystąpię, bo spółka wodna, że tak powiem, w miarę możliwości na zgłoszenia telefoniczne reaguje. Pan Filarski Zdzisław, plac zabaw na osiedlu Budgowskim. No ja chcę powiedzieć tak, że my łącznie z moim zastępcą widzimy problem tego placu i chcielibyśmy go zrealizować, ale nie odpowiem kiedy, dlatego że wiemy, że to co jest nie spełnia w ogóle warunków, jest to jeden z ostatnich metalowych placów zabaw na terenie, trudno go nawet nazwać placem zabaw w ten sposób. Jak będę miał środki możliwe do pozyskania jesienią tego roku, czy wiosną przyszłego z lokalnej grupy działania, to dofinansujemy to i jako jedno z ostatnich osiedli tam Państwo byście ten ogródek otrzymali. Natomiast ja dzisiaj się nie zdeklaruję. Mogę tylko zagwarantować, że problem jest nam znany i szukamy jakby możliwości sfinansowania i dołożenia trochę środków, żeby go tam wykonać. Z tego względu, że boisko jako takie już nie funkcjonuje, bo jest Orlik. Natomiast no, ten plac zabaw trzeba zmienić trochę w inny charakter. Ulica Kochanowskiego. Chcę zwrócić uwagę, że ja już kilka razy mówiłem, chyba drugi, a teraz będę powtarzał trzeci raz, że ulica Kochanowskiego, jak już mówiłem dzisiaj, jest na 20, chyba dobrze pamiętam, 5 ogłoszony przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej i w projekcie jest odtworzenie całej ulicy w ramach tego zadania od ulicy Kasprowicza do drogi dawnej S5, czyli do Sienkiewicza. Ten cały ciąg jest przewidziany w odtworzeniu, że tak powiem, drogi jako wybudowanie praktycznie nowej ulicy. Stąd nie będziemy robić tam w tej chwili napraw asfaltowych i innych. Będziemy próbować to tak robić, żeby do czasu rozstrzygnięcia i wejścia wykonawcy na budowę utrzymać ją w przejrzystości. Jeśli chodzi o oświetlenie ulic, to chcę powiedzieć tak, że tam, gdzie lampy nie świecą, w tej chwili mamy zawartą umowę, proszę dzwonić bezpośrednio do energetyki albo zgłaszać u nas do gospodarki komunalnej lub mieszkaniowej. Natomiast no tutaj akurat nie znam tej lampy, jeśli to jedna nie świeci, no to trzeba to sprawdzić. Pani Elżbieta Katafiarz, droga powiatowa Zalesie, kiedy remont, ciężkowo zakaz ruchu. Jeśli chodzi o drogę w Zalesiu, powiem tak, że ja jako burmistrz podtrzymuję moje stanowisko wystosowane do starosty powiatu nakielskiego w ubiegłym roku, jak i również moja rozmowa dotyczyła tej drogi w tym roku, że w pierwszej kolejności z oszczędności, jakie by były, a one są gdzieś w granicach około 200 tam paru do 300 tysięcy, bo ten przetarg na drogę Zamość-Turk został już rozstrzygnięty, żeby wykorzystać to właśnie na Zalesie lub słupy, bo w drugiej kolejności, bo taką hierarchię zachowałem, bo w słupach też jest katastrofalna droga od kościoła w stronę cmentarza, przynajmniej te 500 metrów. Natomiast nie kryję, że w rozmowie ze mną zarówno dyrektor zarządu dróg, jak i starosta rozważają taką możliwość, że jeśli wystarczyło pieniędzy, to może z tych, co by zostało, z tych 500 zostały, można by zrealizować, dokończyć całą drogę tur samoklęski, od mostu do samoklęsk małych, ale decyzję w tym temacie starosta podejmie po dokonaniu rozeznania. Jeśli chodzi o Zalesie, jest ona priorytetową zarówno dla nas, jak i dla pana starosty. Jeśli chodzi o zakaz ruchu w Ciężkowie, no ja chcę powiedzieć, że są tego typu rozwiązania, chociaż tak trochę ubolewam nad tym, że policja też wykorzystuje trochę niepogodę w tym temacie. Brakło tabliczki na dole, że nie dotyczy to ruchu lokalnego i nie byłoby problemu. Przekażemy tą sprawę tutaj na posterunku. Pan Kaszewski, jeśli chodzi o gruz do miejscowości Spalniki, mam nadzieję, że mój naczelnik to odnotował. Specjalnie przeznaczyłem dodatkowo
z tych moich, mojej biednej rezerwy te 20 tysięcy jeszcze na gruz, na dowiezienie, bo wykorzystaliśmy już cały limit środków budżetowych, który mieliśmy zarówno w lutym, jak i teraz. I mam nadzieję, że to zostanie wykonane. Pan Roman Danielewski, jeśli chodzi o sprawę Gąbina, odpowiem tak. Po moim rozeznaniu sprawy tam wynika, że trzeba w ogóle wykonać nowe linie napowietrzne 220. One wszystkie są praktycznie do wymiany. Stąd jest to, że tak powiem, inwestycja Enei i w ramach interpelacji wystąpię do pionu inwestycyjnego Enei w Nakle, która pewno prześle to do Poznania i będziemy próbować tutaj to pilotować. Jeśli chodzi o oznaczenie drogi rowerowej i skrzyżowania z tą drogą Smolniki, Nowy Świat, wydaje mi się, że nie jest to duży problem, panie naczelniku, zamówić znaki i tutaj możemy, że tak powiem, znaki informacyjne, bo to będą znaki tylko informacyjne, zrealizować. Pani Elżbieta Dietrich, przystanek PKS-u bez toalety. Ja chcę powiedzieć, że toalety tam na razie nie zainstalujemy. Zainstalujemy tablicę, że do toalety jest 300 metrów na rynek. Z tego względu, że toaleta myślę, że będzie bardziej potrzebna, jeśli kiedyś wykonamy to, co państwo tutaj mówicie o przystanku PKS Centrum, to wtedy jest to w ramach tych kosztów musi być. A zresztą w mieście Szubinie są dwie toalety publiczne, więc wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy to wystarczy. Natomiast jeśli chodzi o postawienie toalety tej toj, rozważymy taką możliwość ewentualnie w okresie letnim. Jeśli chodzi o ławki, dojście, to nie tylko tutaj, bo ze mną rozmawiają też mieszkańcy Szubina, którzy sobie życzyli ławki na 3 maja, na Chcyńskiej, tu przy ulicy. Muszę powiedzieć, że jest tak na zachodzie, że ławki stoją przy domach, ale ja chcę powiedzieć, że my na postawienie ławki przy obojętnie jakim domu chcielibyśmy uzyskać zgodę właściciela nieruchomości, bo chcę zwrócić uwagę, że tam siedzieć będą nie tylko ci, którzy mają problemy z chodzeniem. Tam w godzinach nocnych będą siedzieć inni, którzy, że tak powiem, będą chcieli to wykorzystać. Stąd jest to temat do rozmowy, podejmiemy, jeśli będą jakieś tutaj środki i możliwości, będziemy próbowali to realizować. No, jeśli chodzi tutaj o oszczędności na drogach, że gmina wszędzie oszczędza, nie będę się do tego ustosunkowywał. Chcę powiedzieć, że ja odpowiadam za budżet, próbuję gospodarzyć tak, żeby starczyło na wszystko. Jak nie starcza, to muszę gdzieś te oszczędności wykonywać. Jeśli chodzi o wąsosz, ośrodek, powiem tak, że na dzień dzisiejszy poza opłatą stałą za prąd i te spore opłaty za wodę nie ponieśliśmy żadnych kosztów. Wąsosz na razie do 1 maja jest nieprzygotowany z tego względu, że w pierwszej kolejności uznałem, taką decyzję podjąłem, że wpierw trzeba sprzątać miasto Szubin, inne miejscowości, później będzie Wąsosz. Natomiast ten pan, który realizuje tam inwestycje, będzie przygotowany do przyjęcia części gości właśnie już na 1 maja. Przynajmniej jeśli chodzi o takie tam podstawowe rzeczy. Toaleta, myślę, że na 1 maja zobaczymy. Nie mamy jeszcze tutaj zatrudnionego pracownika. Prowadzę w tym temacie łącznie z panem naczelnikiem rozmowy. Jedno mogę zapewnić, że wąsosz na sezon letni będzie przygotowany. Tak jak zawsze. I wtedy będę państwa informował, jakie w tym temacie są nakłady. Jeśli chodzi o imprezy na Wesółce, to ja bym tutaj chciał tak. Trzeba porozmawiać z organizatorami imprez, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo. I chcę zwrócić uwagę, że żadna agencja, żaden organizator większej imprezy niż 300 osób nie zorganizuje imprezy na Wesółce z uwagi na bezpieczeństwo i zabezpieczenie. Nie dostanie po prostu na to pozwolenia. To tyle. Z uwagi na to, że teren jest nieogrodzony i nie spełnia warunków. Imprezy można w tej chwili organizować na terenach typu rynek, typu ewentualnie targowisko, trochę mniejsze imprezy na osiedlu bydgoskim, tam właśnie na tych boiskach, czy na jakichś innych obiektach, gdzie, że tak powiem, no, jest możliwość trochę lepszego zabezpieczenia. Wesółkę możemy wpisać w planach, w perspektywie, ale tam by trzeba było to ogrodzić, wyciąć część drzewostanu. Wiadomo, jakie tam są nakłady, bo o toaletach to mówię, ewentualnie można korzystać z toi na jakieś imprezy, tylko jakieś okresowe.
Jeśli chodzi o oświetlenie, ja chcę zwrócić uwagę taką, że oświetlenie zapalało się 20 minut za wcześnie, na co mieliśmy zwracaną uwagę mieszkańców. W końcu dogadaliśmy się z Eneą i ustalono, że zgodnie z zegarem słonecznym, czy tam jak to się tam nazywa, jest to teraz włączane automatycznie i my monitorujemy to na co dzień i chcę stwierdzić, że wystarczające jest to, jeśli chodzi o sprawy dotyczące zapalania, jak również i gaszenia. Sam kilkakrotnie monitorowałem zarówno wieczorem, jak i rano i chcę powiedzieć, że jest to na styku. Na styku oszczędzamy, ale jest to, że tak powiem, w takich warunkach, że przy dużym, bym powiedział, zaciemnieniu, jeśli chodzi o chmury, no i o taką pogodę trochę mgielną, no jest to trochę może ze 2-3 minuty za późno, ale wyregulowaliśmy to tak, żeby zarówno rano i wieczorem było to zapalanie i gaszenie w taki optymalny sposób. Jeśli chodzi o dzwony, to chcę odpowiedzieć, że dzwony zostały zlikwidowane w posesjach jednorodzinnych, natomiast w dalszym ciągu na terenie miasta są 42 pojemniki, z czego są tylko i wyłącznie przy wspólnotach i przy budynkach wielorodzinnych i tak. Nakielska, Dąbrowskiego, Bema, Nowa, Grodowa, Brona, Browarna, Bronieckiego, Wyzwolenia, Plac Wolności, Winnica, Jana Pawła. Są 42 pojemniki w mieście i przy większych sołectwach i większych zabudowach, przy blokach na wsiach jest też 40 pojemników i są tak. Kraplewo, Chobielin, Gąbin, Łachowo, Pińsko, Samoklęski Duże, Samoklęski Małe, Tur, Słupy, Wąsosz, Zalesie, Rzędowo, Żurczyn i Wrzosy. I chcę powiedzieć, że to będzie również utrzymane w momencie, kiedy rozstrzygniemy przetarg, z uwagi na to, że jest to jeden ze sposobów segregowania śmieci. To tyle. Jeśli chodzi o panią Boruch, no, jeśli chodzi o to zimowe utrzymanie dróg, jestem, jak już mówiłem, po rozmowach ze starostwem, oni też no, mają tych kilometrów sporo. Jest obiecane, że te drogi powiatowe w ciągu 2-3 tygodni powinny być zrobione. Przystanek, przejście dla pieszych przy Netto. No chcę zwrócić uwagę, że przejście dla pieszych przy Netto jest między tymi dwoma znakami, które stoją po jednej i po drugiej stronie. Te znaki są przestawione. Na razie jest byle jak namalowane przejście, to drugie jest trochę sfrezowane. My do końca kwietnia malujemy całe miasto, że tak powiem, i przejścia dla pieszych będzie to wykonywała firma, nie pamiętam jaka, ale już wiem, że przetarg jest rozstrzygnięty i będziemy chcieli, że tak powiem, no, na nowo tą masą pokryć, tak żeby było to widoczne było dla przechodniów. Jeszcze raz podkreślam, przejście jest tam, gdzie są dwa znaki. Po jednej i po drugiej stronie między nimi jest to przejście. Że tam nie udało nam się zimą, czy temu wykonawcy tak zrobić, żeby tego nie było widać, no trudno byłoby, że tak powiem, teraz mieć pretensje, był to okres zimowy, nie szło tego inaczej wykonać. Jeśli chodzi o panią Hannę Adamczewską, jeśli chodzi o tabliczki, no roznosimy taką możliwość, jeśli to pomoże, to byśmy się bardzo cieszyli, chociaż te torby i te pudełka, które są na pojemniki, te nasze torby dla psów, to chcę powiedzieć, że jest coraz mniej złośliwości, ale w miarę możliwości, że tak powiem, one są, zdecydowana część ludzi korzysta, ale jest pewna grupa opornych, która nie korzystała, nie korzysta i jeśli ja idę, czy idzie ktoś, to ostentacyjnie, jeśli coś tam to zwierzę robi, to powiedzieć, że sprzątam, nie będzie i to. Także tutaj ja nie dyskutuję, policja ewentualnie, jeśli kogoś na tym nakryje, to może robić, ale trzeba to złapać, że tak powiem, na gorącym uczynku. Wystąpię do Enei o remont, sprawdzimy zresztą, bo pani tu mi zadała taką niewiadomą, czy ten grunt należy do nas, czy do Enei. Muszę to sprawdzić, bo tam przy tym waszej posesji, oczywiście ta posesja trafostacyjna Enei jest zaniedbana, bo inne są nawet latem koszone, więc jestem tutaj trochę zdziwiony. Sprawdzimy, jeśli to jest nasza, no to będziemy musieli coś działać, jeśli to jest Enei, będziemy próbowali. To ten garb na ulicy Sędziwoja Połuki może w tym roku nam się uda zrobić, to jest tak zwane pęknięcie, które tam już jest od paru lat. Ona jest co roku naprawiana i co roku się to tam podnosi. Będziemy to próbowali w ramach remontów
wykonać. Szanowni Państwo, to tyle rzeczy, co miałem. Chcę jeszcze na koniec zapewnić, że z porządkami w mieście i na wsi, no proszę trochę zaczekać. Mamy tylu ludzi, ilu mamy. Jeszcze raz powiem, że zima dopiero ustąpiła kilka dni temu. Całe szczęście, że nie mamy powodzi i takich terenów mocno zalewowych. Także będziemy sukcesywnie to powoli realizować. I prosiłbym tylko w tym temacie o cierpliwość. Dziękuję bardzo.